Mafalshion wkurzyła się, nie naszykuje pozew przeciwko TVN-owi. Mafalshion i Sebastian Fabiański poznali się lata temu na imprezie w klubie, ale prawda o ich romantycznej relacji wyszła na jaw w 2019. Gdy do sieci trafili zdjęcia czule obciskującej się pary. Wszystko miało miejsce niedługo po tym, jak znana blogerka rozstała się ze swoim wieloletnim partnerem Czarkiem Józwikiem. W listopadzie tego samego roku Maf i Fabiański oficjalnie potwierdzili związek, pojawiając się razem na uroczystej gali. Od tego momentu ich relacja rozwinęła się w zawrotnym tempie. W grudniu tego samego roku tych dwoje było już zaryczonych i tworzyło plany na przyszłość. Para zamieszkała razem tuż po wybuchu pandemii, co tylko podsyciło plotki. Szybko stało się jasne, że influencerka jest w ciazy. Zakochani nie komentowali jednak tej sprawy, a Maf nieco usunęła się w cień, próbując uniknąć rozgłosu. Po urodzeniu Bastiana troskliwa mama skupiła się na dziecku, a zmęczenie i poluk sprawiły, że rzadziej spędzała czas na bliskości z partnerem. Jak sama mówiła: rozmawialiśmy o tym z Sebastianem i bez względu na to, jakie są spekulacje, ciaza nie była niespodzianka. To było planowane, od razu po ciazy czułam się osoba seksualna. Wiadomo, gdy kobieta rodzi, to działają u niej hormony. Te emocje przenosi się na dziecko, na tę bliskość, więc mniej potrzebuje jej od partnera. Plus dochodzi oczywiście poląk. Ja poszłam w oddawanie bliskości i uwagi dziecku, więc częstotliwość zbliżeń z partnerem oczywiście się zmieniła. No i przez zmęczenie, powiedzmy sobie szczerze. Lubię też, jaki jest klimat, jakie jest budowanie napięcia. Chyba zresztą większość kobiet tak ma. A tutaj teraz nie ma na to przestrzeni, zdradziła w rozmowie z Ofenim. W sobotni wieczór w programie Uwaga Telewizji TVN pochylono się nad postacią Sebastiana Fabiańskiego, ale i wspomniano także o matce jego dziecka. Mafalshion nie była zadowolona z tego, jak przedstawiono ją w materiale Uwagi. Na swoim profilu na Instagramie przedstawiła, jak się sprawy mają z jej perspektywy i napisała oficjalne oświadczenie, w którym zagroziła stacji, że podejmie kroki prawne, by sprawiedliwości stało się zadost. Uwaga TVN. Wyjątkowo nierzetelny i kłamliwy wątek dotyczący mojej osoby przedstawiony w materiale. Podejmuję stosowne kroki prawne. Oczekuję przeprosin i sprostowania, napisała Julia Kuczyńska.